Argentyna, Szwajcaria to będzie dla pana starcie Messiego z Shakirim, czy po prostu mecz do odbębnienia dla Argentyńczyków? Wydaje mi się, że Argentyna nabiera rozpędu, że Argentyna z każdym meczem jest lepsza, że Argentyna przygotowała się do całego turnieju, gdzieś kalkulując, że te najlepsze mecze i najlepsza dyspozycja dopiero ma przyjść w fazie pucharowej. Tak dosyć sceptycznie patrzyliśmy na Argentyńczyków, gdzieś tam zwracając na to uwagę, że ta drużyna nie ma takiej wielkiej siły mentalnej, że brakuje jej takiego właśnie psychologicznego lidera, ale dzisiaj widać, że no Messi w tym turnieju błyszczy, strzela bramki. Podoba mi się Gago. Stabilnie gra defensywa, którą trzyma Garay. Także no, ta Argentyna wydaje mi się z meczu na mecz jest coraz lepsza. Ona się coraz szybciej porusza, ona się rozpędza. I powiem szczerze, dla mnie jednak Argentyńczycy są dzisiaj zdecydowanym faworytem do pokonania reprezentacji Szwajcarii. W drugim spotkaniu Belgowie zmierzą się z Amerykanami. No i to jest taki jeden chyba z najbardziej wyrównanych z meczów 1/8 finału. Czy pan się z tym zgodzi? Zgodzę się. Belgowie myślę, że mimo iż wygrali wszystkie trzy mecze grupowe, to wcale ja ich nie postrzegam jako 100% faworyta, bo wiemy, że Jankesi to jest drużyna nieobliczalna, to jest drużyna, która ma znakomitego psychologa. Ja nie chcę mieć znakomitego trenera, natomiast znakomitego selekcjonera i psychologa w osobie Jürgena Klinsmana, także oni absolutnie tutaj nie stoją na straconej pozycji w rywalizacji z Belgią. No, atuty Belgii znamy, natomiast też znamy ich słabości. W tym turnieju nie błyszczy Lukaku. Mają w tej chwili też trochę problemów zdrowotnych, z tego co czytam, to na pewno bez Van den Bore, nie ma Vertonghena, nie ma również Vincent Kompanego, także no, tych osłabień w reprezentacji Belgii jest sporo. Zdaje się, że jeszcze Defour również nie będzie dzisiaj mógł zagrać, także no, ta Belgia jest jak Mark Wilmot, tak? Taka walcząca świnka, bo taki miał pseudonim, kiedy występował w Bundeslidze. Widać chemię między trenerem a drużyną, widać jedność, natomiast ja już przed turniejem powiedziałem, że ćwierćfinał to jest maksimum, na co stać reprezentację Belgii, bo ona tak naprawdę to będzie groźna podczas Euro 2016, czy wtedy, kiedy to pokolenie młodych zawodników dojrzeje i będzie w takim optymalnym wieku na Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Ćwierćfinał on jest w zasięgu, ale o tym ćwierćfinale myśli też reprezentacja Stanów Zjednoczonych, także na tą chwilę to jak w telewizyjnym turnieju 50 na 50, bym powiedział.